Good morning, Philippines! Dzień dobry Państwu, witam serdecznie z Puerto Princesa na wyspie Palawan, Filipiny. Od kiedy tu przyleciałem, wstaję o 4.20, 4.40 i mam po prostu jetlaga, co z premedytacją wykorzystuję, bo w sumie od kiedy wyleciałem z Filipin pod koniec października 2021, staram się wstawać jak najwcześniej i chodzić spać jak najwcześniej, żeby korzystać ze światła dnia. Na Filipinach jestem już przez kilka dni, ale jeszcze nie widziałem się z Igną. Wiem, że na pewno Was to interesuje, w sensie, że no nie wiadomo co u Igny słychać za bardzo. Zwłaszcza jak ktoś nie ogląda Instagrama, bo na Instagramie pojawiło się już wcześniej coś na ten temat. A nie widziałem się z Igną dlatego, że była to niespodzianka, to, że się pojawiłem na Filipinach, no ale już będąc w El Nido do niej zadzwoniłem i mówię, gdzie jesteś, a ona mówi, że właśnie rusza do El Nido. A w związku z faktem, że ja musiałem w sumie załatwić pilące sprawy w Puerto Princesa, ja ruszyłem do Puerto Princesa, no i tak minęły kolejne dni i jeszcze się nadal nie widzieliśmy, aczkolwiek Igna już wie, że jestem tutaj. Sprawy między nami są dosyć skomplikowane i na razie w sumie niewiele o tym mówiłem, ale na pewno, gdy się wszystko wyjaśni, to wam przekażę. Bo myślę, że jestem wam to winny i nie zgadzam się z głosami, które mówią, że nie powinno was to interesować. Po prostu zaprzyjaźniliście się z Igną, ona była częścią bez planu i chcecie wiedzieć, co u niej słychać. Martwicie się być może. Także na pewno nie pozostawię was bez informacji. A tymczasem idę na przepyszną kawkę, a mijają mnie przepiękne jeepneye. Konkurs piękności Miss Palawan. Kandydatki z różnych barangajów, a właściwie raczej z miast, miasteczek. Możemy zajrzeć do zaparkowanego motocykla. Klimat, co? Teoretycznie powinienem mieć maskę i właśnie mijam teraz policję z włączonymi syrenami, to znaczy ze światłem. Ale widzą, że nagrywam, więc kamera jest rekwizytem pozwalającym czasami wydostać się z takiej sytuacji. Specjalnie właśnie ja tego mam ją w ręku. Taka pierwsza moja konstatacja po pobycie przez kilka dni tutaj. Tu jest bardzo gorąco, tu już nawet nie chodzi o to, że jest gorąco, ale jest bardzo parno i no nie ma czegoś takiego teraz, przynajmniej w Hawanie i w tamtym rejonie Ameryki Środkowej, ale to prawdopodobnie dlatego, że przecież ja tam byłem listopad, grudzień i teraz znowu byłem tam w lutym, no to jest zima na półkuli północnej, a to jest troszeczkę na północ i prądy się tak układają, że w Hawanie to bywa chłodno, temperatura nawet spadła do kilku stopni w lutym, były takie dni, a tutaj nie, tutaj równiutko mniej więcej leci, minimalna temperatura na Palawanie 24 stopnie, mniejszej ja osobiście nie odnotowałem, no i ta wilgotność. Po prostu w ciągu dnia się nie chodzi. Ja nie chodzę w ciągu dnia, bo od razu jesteś spocony cały. Filipińskie kable, o czym już było wielokrotnie, ale sporo z tych kabli to są nowe kable, dlatego, że był okropny tajfun na Palawanie, o czym pewnie wiecie. Niektóre rejony Palawanu na północ od Puerto na południe od El Nido zostały prawie całkowicie zniszczone. I prawdopodobnie te stare kable wiszą tu z tego powodu. Bo Puerto Princesa, choć nie tutaj było epicentrum tego tajfunu, nie tędy przechodziła najmocniejsza jego część. Było również pozbawione kontaktu ze światem chyba z tydzień albo z 5 dni i nie było tutaj bardzo długo prądu. Wydarzyło się po prostu coś niespotykanego. Tajfun uderzył w Palawan. To, o czym mówiłem, że jest niemożliwe, mówiłem głupoty. Nigdy nie mów nigdy. Niestety, bo chciałbym mieć rację. Słyszycie ten głos mówiący tam? To jest radio palaweńskie. I tam jest napisane Radio Palawenio, to jest pozostałość po hiszpańskim języku, bo Palawenio, no to jest nawet ta literka Enie, którą widzicie, pochodzi z hiszpańskiego. Posłuchajmy chwilę. Wieczne lato, coś pięknego. Zobaczcie, po prostu sobie szereg z kamerą już dzieciaki machają. Oni są bardzo spontaniczni. Oczywiście śpiewali sobie. To jest kościół, jest napisane Kościół w Chrystusie. Iglesia ni Cristo. A po hiszpańsku, no to taki niuans językowy, że to po hiszpańsku brzmi coś mniej więcej w stylu Kościół ani Chrystusa. Tak jakby Kościół bez Chrystusa. Najlepsze jest to, że wrzuciłem to na Insta Stories, na Instagram i ktoś mi napisał, że to może się zgadzać, bo nie ma krzyży i że to prawdopodobnie są masoni. No i co tu teraz o tym myśleć? Sam już nie wiem, chole. Krzyża nie widzę. Dobra, zmienię ją obiektyw na taki z autofokusem, bo już jest jaśniej i można już tym filmować, a nie tym co w nocy tylko. Tamten jest manualny fokus. Ostrzenie, wiecie o co chodzi. Przeszedłem kilometr i jestem cały spocony na plecach. Prawdopodobnie po części jest to zasługa mojej nadwagi, ale też jest taka wilgotność tutaj. To jest zataczka, do której idziemy. Tam mają bardzo dobrą kawę. Jeszcze ze dwa ujęcia na filipińską uliczkę. Tutaj jakiś taki bardak. Trycykle jadą, stare obdrapane logo Jollibee, filipińskiego fast foodu, no i reklamy przedwyborcze, wybory mają jakieś teraz prawdopodobnie.
A dlaczego wam mówię o tym poceniu się? Otóż dlatego, że to jest czas, jedyny czas w ciągu doby, kiedy jest właśnie chłodno. W związku z czym właśnie teraz zobaczycie biegaczy, którzy sobie biegają tutaj po tej promenadce. W ciągu dnia to jest puste. Jak wyjdzie słońce, to tu nie ma nikogo. To jest miejsce, gdzie często bywaliśmy z Igną tutaj. Jeżeli ktoś oglądał daily vlogi, to pamięta. Nad tymi górkami są piękne zachody słońca. Zobaczcie, jest 6:32. No i jest tu naprawdę sporo ludzi. Tu czasami jest kilkaset osób biegających, spacerujących po prostu, bo się da teraz. Ależ to wygląda, co? Zawsze góry z wodą wyglądają pięknie. To jest świetne miejsce, gdzie codziennie rano przychodzą, oni otwierają 6:00 i robią najlepszą kawkę. Chłopaki naprawdę wiedzą, co robią tutaj, jeżeli chodzi o kawę. A teraz patrzcie, co tam jest. Poznajecie te łajby z niebieskim dołem? To jest jednostka, którą popłynęliśmy do Tubatafy. Kurde, to było tak niedawno, a czuję, ta muzyka powoduje, że czuję po prostu jakiś dziwny sentyment, poczucie, że wszystko mija. No bo tak jest, wszystko mija. Teraz można przylecieć na Filipiny i choć turystów już tutaj nie ma, no to wiecie, no to można. Wtedy nie można było i to było takie unikatowe. No to była naprawdę jedyna łajba, która w tym sezonie popłynęła do Tubatach. No i dodam jeszcze, że gdy tam płynąłem, to ten pomysł budził we mnie trochę wątpliwości. Gdy go filmowałem, nie wiedziałem, czy będzie wam się podobało po prostu przebywanie ze mną w kajucie, wiecie, wchodzenie do wody, nurkowanie i rybki i morze. Ale okazuje się, że takie projekty w stylu podróż, gdzie widz może uczestniczyć z nagrywającym, są dobre, dlatego że właśnie dzięki temu czujecie się, jakbyście tam byli. I trochę przesadziłem, zrobiłem ten film ponad godzinny i wrzucając go w poniedziałek, bo w niedzielę mi się nie udało wrzucić, zastanawiałem się, czy to nie jest za długo i czy to nie jest przegięcie. No i po kilku dniach wyświetlenia były słabe, ale dzisiaj ma 1,5 miliona wyświetleń. Jestem dumny z tego filmu, jak jest w pierwszej piątce moich ulubionych. O. Moja nowa ulubiona kawka, czyli Cortado. Mocno. Tak się wam nagadałem na temat tej lampy, która miała być, ale dzisiaj jej na pewno nie będzie, bo jest akurat pochmurny dzień. I tutaj coś, o czym też trzeba wspomnieć. Mianowicie pamiętacie, jak narzekałem zawsze na pogodę, że na Filipinach cały czas było pochmurno, deszcze i tak dalej. Zwłaszcza w daily vlogach. Jak ktoś oglądał daily vlogi z Filipin na kanale Bez Planu Daily, polecam, jakbyście mieli za mało bez planu. No bo tak było. Akurat wtedy, gdy przebywaliśmy tutaj z Igną prawie 2 lata, sporo naprawdę było chmur i deszczu. A od kiedy wyjechałem, głównie słońce, oprócz tajfunu, który się przewinął. Ale tak, ostatnio lampa, słońce, gorąco. Mam nadzieję, że teraz nie będzie deszczowo i pochmurno, bo przyleciałem. No i potwierdza się to, co mówił Roman, że gadamy zawsze o pogodzie. Oh, I lived two years on Palawan. I left Philippines in October and I came back like 5 days ago. And what country did you get from? Poland. Poland? Yes. Close to Ukraine. Yes, exactly. Are you saying that because of Putin and Russia trying to attack Ukraine, maybe? Maybe. Yeah. Because Putin is very crazy. Putin is very crazy, did you hear it? I hope he will not move on. Jest godzina 13 na Filipinach. Niby 28 stopni pokazuje, ale odczuwalna to chyba 30 plus. Zaopatrzyłem się w gotówkę. 1000 peso to jest 80 zł mniej więcej, choć to fluktuuje. W zależności od tego, czy złotówka się osłabia, co ostatnio miewało miejsce często, czy się umacnia. Ciekawy obrazek w postaci filipińskiej uliczki z krzesłem po środku. I tu też ciekawostka, to jest to prawda bank, ale w urzędach często jest to napisane Fixers strictly not allowed. Fixerzy to są tacy ludzie, którzy odpłatnie załatwiają sprawy w urzędach, różnego rodzaju, takich jak Wydział Komunikacji na przykład. Za co oczywiście pobierają kasę, a tą kasą, jak się pewnie większość z was domyśla, dzielą się z urzędnikami. Czyli jest to taka korupcja, ale żeby wszystko płynniej szło, to wiecie, tu 300 peso, tam 1000, nie idzie no. Urzędnicy mają marne wynagrodzenie, więc tak sobie dorabiają. No więc wszędzie są te napisy, że fixerzy, czyli ci załatwiacze, nie są akceptowani, ale no cały czas to jednak działa, z tego co wiem. Moje życie jest ostatnio dosyć mocno skomplikowane. Ratujemy nasz związek tak naprawdę, bo związek od czasów Salwadoru, Nikaragui, czyli od początku listopada de facto przeżywał burzliwy czas. Teraz staramy się to odbudować. Okej, jadę teraz coś zjeść, coś wegańskiego tym razem, co nie jest typówką na Filipinach. Nice tuk-tuk. Nice, beautiful, nice colors. Yeah. What does it say? Yeah. It's your name? No, it's my boss. Ah, okay. Yeah. Kevin John. Kevin John. Okay. Let's go.
polecałem wielokrotnie i nadal będę polecał to miejsce. Jakbyście byli kiedyś w Puerto Princesa przejazdem, czy też przebywali tu dłużej, co wątpię, bo jest to typowa miejscówka typu przelotowego, w sensie, że lądujecie tu i jedziecie do El Nido, tak jak my z Ulą i z Ignalin zresztą zrobiliśmy, gdy się na balowanie pojawiliśmy. No więc gdybyście tu kiedyś byli, to bardzo polecam. Jest to miejscówka wegańska, ale nie tylko weganom ją polecam. Nawet jeżeli nie jesteś weganinem i jesteś wręcz daleki od weganizmu, to uwierz mi, dobre jedzenie i najesz się. Tak się to miejsce nazywa, Verde. Zamówiłem sobie teraz Very Berry. Jest to zimny koktajl na bazie jagód, truskawek i jeszcze czegoś tam. Z tego co pamiętam, poziomki chyba też tu są. No i jest to na bazie białka roślinnego. A jako danie główne zamówiłem Siri Bowl. Tam na dole macie makaron z sosem takim pikantnym. Tu są różne warzyweksy. I tutaj coś, co robi za mięso, jakieś białko roślinne, a tofu. Bardzo to jest dobre. No i zobaczcie, jak to wygląda, świeżutkie. Powiem wam, że po przebywaniu tutaj na tej wyspie przez 2 lata w tych mniejszych miejscowościach, jak Port Barton czy El Nido, teraz bardziej podoba mi się Puerto Princesa, w sensie, że za długo siedziałem w małych wioskach, bardzo odetchnąłem z ulgą, gdy w końcu ruszyłem w świat. I po prostu taka mała wioska jest fajna, żeby się odciąć na jakiś czas, ale nie żeby tam mieszkać bardzo długo. Dlatego też raczej, jeżeli będę na palawanie, to preferowałbym jednak być w Puerto Princesa, mogę odwiedzić El Nido czy też Port Barton. A tak to raczej chciałbym ruszyć w świat, podróżować z Igną i z Corazonem, tak byłoby optymalnie. Jak to się wszystko ułoży, jeszcze nie wiem. Fajnie by było podróżować razem, ale myślę, że ruszyć świat we troje w takim zestawie, no to szybko nie ruszymy, choć myślę, że w ciągu miesiąca jest to do zrobienia. Zobaczcie, zamówiłem sobie coś takiego, nie wiem co to jest, nazywa się to, how is it called? Bibinka? Bibinka. Światowej sławy, ciasto ryżowe, są to 2 kawałki słonego kaczego jaja i ser cheddar. No i sprawdzimy, jak to smakuje. No dobra, tak to wygląda i zaraz wam powiem, jak smakuje. Ryż, banan i odrobina ryby i odrobina cukru. Słowem bez smaku. Filipińczycy mają po prostu inne podniebienia, ja tego nie rozumiem. Tutaj wszystko smakuje tak mało wyraziście. 17 grudnia ubiegłego roku wydarzyło się coś, co nie miało miejsca od dziesiątek lat. Położony na bezpiecznym zachodzie Filipin, Palawan został nawiedzony przez super tajfun Odette, a oko cyklonu przeszło przez miejscowości Rojas i Port Barton. Jedziemy na północ od największego miasta wyspy Puerto Princesa i po około 60 km widzimy pierwsze zniszczenia, jakich dokonał tajfun. Mimo, że cyklony tropikalne są dobrze znane Filipińczykom, bardzo rzadko zdarza się, żeby sunący z nad Pacyfiku tajfun dotarł aż do wyspy Palawan. Dlatego dominuje tu prosta drewniana zabudowa, podatna na szkodliwe działanie wiatru. Mijamy rzeki, które wskutek gwałtownych nawałnic wezbrały i wylały, niszcząc domy oraz infrastrukturę. To właśnie ogromna ilość opadów w krótkim czasie jest największym obok wiatru powodem zniszczeń. Się tutaj widać, że osunęła. Tutaj jakiś domek nad morzem był, nie ma. Zobaczcie, jak wyglądają te pnie. To wygląda zupełnie inaczej niż wcześniej. Dużo nagich pni bez liści. No i tu też rzeka płynęła tędy. Chociaż normalnie jej nie ma. Tu też rzeka płynęła. Nie wiem, jak to się wydarzyło. Nie pytajcie mnie. Nie wierzę, że wiatr to powalił. A! Mogło podmyć glebę. Thank you.
Te wzgórza powinny być zielone, tam powinny być liście. To wszystko do niedawna było brązowe, teraz pomału się zazielenia. Widać pnie drzew, nie ma liści po prostu. Tutaj widać, jak porwało dach. Jesteśmy w Port Barton, niedaleko miejsca, gdzie mieszkaliśmy. Tutaj był tartak w tym miejscu, nie ma go. Tu drzewa, które były powalone. To jest to miejsce w Port Barton, gdzie chodziliśmy sobie na nasz punkt widokowy. Wygląda to wszystko zupełnie inaczej teraz. To jest punkt widokowy, na który zawsze wychodziliśmy. Tam wyspy. No i tutaj zatoka Port Barton z gołymi teraz drzewami. Tutaj był taki domek, który się nazywał Canopy. Zaraz wam pokażę filmik, jak to wyglądało wcześniej. A teraz zobaczcie, jaka jest destrukcja. Po prostu przestał istnieć, nie? To miejsce ucierpiało bardzo, dlatego że to jest na takim wzgórzu i wiatr leciał stamtąd. Tu po prostu przechodził nad tym wzgórzem. To miejsce tutaj z kolei należy do naszego kolegi Tomka i jest całkowicie zniszczone. No dobra, całkowicie nie, no ale naprawdę solidne zniszczenia są tutaj. Docelowo mają to być chatki. Teraz chwilowo są to po prostu takie namioty, które są wkomponowane w ten budynek. Tam był taras, na którym staliśmy. Zaraz wam podeszli filmik. Tam są domki, które widzieliśmy. I schodzimy. Tu jest prysznic. No i zawsze jest tu zielono, wiadomo, przez cały rok. Idziemy dalej. Fuck. No i tutaj budynek został. I drzewo powalone. Jesteśmy w Port Barton i odwiedzimy za chwilę naszych znajomych Roba i Jack. Ich tajfun naprawdę solidnie dotknął i to nie tylko jeżeli chodzi o schronisko dla psów, o azyl dla psów, ale również o ich dom. Rzeka zniszczyła mostek, właściwie barierki, które były u góry, tak wezbrała, tak była wysoko. Zostało tylko to podłoże. Ogrodzenie całe poszło z dymem, także musieli całkowicie nowe założyć. Tu były drzewa, bambusy i tu było od cholery drzew, a jak to wyglądało wcześniej, no to zobaczcie teraz. Jest tu naprawdę pięknie. Tutaj sobie płynie rzeczka, teraz jej prawie nie ma. Tu jest wejście i zobaczycie to z zewnątrz. Kotek. No i tak to wszystko wygląda. Zobaczcie. Pięknie, naprawdę pięknie tu jest. Tak wygląda tutaj główna przestrzeń. Tak wyglądają resztki budynków. Wzniesione tutaj i to już minęły 3 miesiące, także tyle czasu to zajęło. Drzewa, które były wycięte. Panele słoneczne, to ich ratowało przez jakiś czas. To są deski, które posłużą do odbudowy. To było drzewo. To było drzewo. Tu było drzewo. Tam też korzeń. No i tutaj były budynki. We have Rob and Jack here. Hey guys. Hello, hello. Some time have passed since our last video and yep. The situation has changed dramatically, hasn't it? Yep. It's been a bit windy. Yeah. It was pretty devastating. It took out everything. Like on a personal level, we had 17 buildings at the sanctuary and 16 were taken down. Here we had 8 buildings, 1 survived properly. So we're rebuilding right now. So yeah, no, it's been interesting. We were without electricity for 2.5 weeks, 3 weeks. No internet for 10 days, no water for the first 5 days. Okay, Jack and I are officially trapped at our place. This is the river under the bridge. If it comes up another 3 feet, it's gonna take it out. We've got a flash flood running down here and it's taken out the whole road. So we're a bit fucked right now. You told me that the first part was like weaker
Then you got into the eye of the typhoon, right? Yeah, and it was like we thought we were done. It was unreal. Like, we're all walking around, we're looking, we're like, oh, okay, there's only like three trees down, this building's been taken out, but not a big deal. Everything that we could repair, I went up on the streets, was chatting with people, making sure that they were fine. And we were so tired that we actually came back. We jumped in a little hut there, which was our saving grace, and we fell asleep. And then I woke up, the wind started up again. It was about 6:30, so it just gotten dark. And the first 30 minutes of that second wave, like, trees were coming down. Honestly, at one point I had Jack under the bed with the dogs, and I'm lying on top of the bed just sort of praying that I'm heavy enough to hold it. Well, I thought the roof was going. It was just craziness. I used to think that if there is a typhoon I would record it, but I think I wouldn't, right? Not that second wave, bro. Like, honestly, it was one of the most terrifying things that I've ever experienced in my life. It's absolutely incredible that here in Port Barton, like, there were some injuries, but no one died as a direct result of the typhoon. And it took us 2 days to be able to get into town because there were just trees down everywhere. To Rojas? No, into town. Oh, here. Into Port Barton. We couldn't, there were trees down everywhere, power lines down everywhere. So I think it was day three that we could actually get into town for the first time. Even guys on motorbikes and that, they couldn't get through, and it was just wild. Up at the sanctuary, it's a 15 minute walk. It took the guys 3 hours to cut through a path to actually get to the guys at the sanctuary. And jump over the fallen trees, right? Yeah, like, it was insane. It was a real kind of awakening, and just sort of made you realize how little we are in the scheme of things. Yeah. But at the end of the day, all the animals were safe, all of our staff were safe, the community was safe. And, you know, outside of the challenges of not being able to get food, not being able to get rice and stuff like that, the first 3 weeks here in Port Barton was pretty horrifying for the community. I know that you organized some help. Yeah, we were very fortunate. We were able to distribute a couple of thousand kilos of rice. We had other organizations, actually animal organizations, who came in. They delivered out 300 massive care packages. There were people from El Nido. Like, honestly, the support that came in was really, really powerful, and it was so cool to watch. So I kind of feel blessed. But yeah, in those first 10 days, when, like, we were able to get out to Rojas maybe day 8 or day 9, and our goal was just to load the truck up with rice so we could help feed our neighbors, and there was no rice there, you know, like, there were people lining up for gasoline. And anyway, we got through, and it's 3 months have passed, right? Yeah, something like that. 3 months now, the vegetation is starting to come back. If you look at the trees just when you're driving into Port Barton, I mean, you can see the sanctuary from everywhere now. Whereas before, it was impossible to see it. We were hidden in the mountain. The rebuild was really challenging because we had no shade, right? Yeah. It's been interesting times, but we're bouncing back. We're fighting and we're doing what we can. The building that is behind us, it didn't exist before, right? Because you lost a couple of buildings here also, and you're rebuilding. Yep. This is gonna be our new sort of hangout area. It's the old bar building. We had two buildings here. We've combined them into one. Lot stronger concrete footings. The wood that we're using is very, very strong wood. What's really cool is that the guys are able to use the fallen trees from Odette. If you look here, you'll see all of these lines here. Every plank is done via a chainsaw, so you can see the chainsaw marks. It's not set, it's not stabilized. They mark it off, and if you want a 2x4, they measure 2. And they do it by hand? They do it by chainsaw, by hand. Chainsaw, mate, it's unreal. Wow. How they do it. There's no machinery, there's no stabilizers. It's not like they're doing normal milling. It's all, they got the chainsaws in hand, and they're just like, by eye. It's unreal. You and Rob, you were fans of nature, of green, of trees, right? Yes, we absolutely love the trees and the gardens. That's kind of what we prided ourselves on, but our attitude's completely shifted since the typhoon, and our attitude now is
the trees. Oh yeah, because they fall down, right? Yeah. Basically, it's something that you don't think about when you don't have typhoons around. Yeah, we never thought about it before, but basically the trees fell through all of the buildings. It fell directly through our restaurant, through our bar, very close to falling through our house. So trees nearly killed us. And yeah, so now we have a... It's not funny, Bart. I'm sorry, but you know it's kind of funny, right? On the other... I mean, wait. I mean, when you say fuck the trees, it's funny. But yeah, the thing Bart, that happened is not funny. Because conveniently, you were in Poland at that time. Yeah, I knew it. Yeah, so I mean, you wouldn't be laughing if you were here. Do you know how many trees you had before and how many you have left, more or less? 1, 2, 3, 4. I think we lost 8 trees. But basically, each tree fell in a very strategic way that it crashed directly through a building, except the little hut we were sleeping in. I want to give a quick video update. It's been approximately 3 months since Super Typhoon Odette. It's extremely hot up here with the immense damage to the landscape. We've managed to rebuild shaded areas for the dogs. It's almost feeding time, so the bowls are lined up. You can still see the roof is damaged, but we've had to halt construction at this time due to a lack of funding. We've also rebuilt this area. Hi, Vidang and Peanut. Hello. There's Susie, our blind girl. Hi, Susie. These are Pantoute's babies. So after she had the surgery from the machete, she gave birth to these 5 healthy babies. So yeah, this is our update 3 months after Odette. We're making good progress. Still a ways to go. But thanks to everyone who supported Street Dog Sanctuary, we will get there. No siema, jest 9 kwietnia, jestem na Filipinach już praktycznie prawie 2 miesiące, ale nie martwcie się, nie będzie bardzo dużo odcinków stąd, dlatego że zawijamy się stąd i jakoś w maju chcielibyśmy już być poza Azją. Zawijamy się we troje z Igną i z Corazonem, ale o tym jeszcze za chwilkę. Jeżeli chodzi o schronisko Roba i Jack, no to o tyle pechowo wyszło, że jak wiecie, w listopadzie organizowaliśmy zrzutkę dla nich i oni już wybudowali ogrodzenie, zainwestowali sporo tam w budynki, no i pojawił się Super Typhoon Odette. No i niestety, ale ogromna większość z tych budynków została zniszczona, ogrodzenie też trzeba było naprawiać. No ale jak widzieliście, udało im się to odbudować. Włożyli w to bardzo dużo pracy i doprowadzili Azę dla zwierząt w Port Barton do stanu zbliżonego do tego, co było przed tajfunem. Jeśli chodzi o związek z Igną, no to powiedziałem wcześniej, że staramy się go odbudować. Może bardziej powinienem powiedzieć, że ja się staram go odbudować, dlatego że ja bardziej zawiniłem. Cóż, związek na odległość, zwłaszcza w sytuacji takiej, że jest państwo, do którego nie da się wrócić, tak jak Filipiny były zamknięte i nie dało się to wrócić, wymaga naprawdę umiejętności utrzymania go, czego mi zabrakło. Powiedzmy, że praca i życie mnie poniosło, dużo filmowałem i doszło do zaburzenia komunikacji między nami, no ale gdy Filipiny się otworzyły, przyleciałem tutaj, wszystko jest już na dobrej drodze. Myślę, że raczej nie wyobrażam sobie podróżowania długotrwałego bez Igny i Corazona. Być może gdzieś wyskoczę sam, powiedzmy na tydzień, na 10 dni, tak jak na przykład Uganda i Rwanda były sfilmowane w tak krótkim czasie, po prostu, żeby zarejestrować materiał, ale nie chcę się z nimi rozstawać na dłużej, bo naprawdę za nimi tęskniłem i jestem szczęśliwy, że jestem z nimi znowu. Wracając do tematu Filipin, nie martwcie się, Filipiny są tylko okresem przejściowym, nie będziemy tutaj przez rok, 2 lata i tak dalej, jak było wcześniej. Ruszamy stąd, mam nadzieję, że w ciągu miesiąca. Powstał m.in. ciekawy plan podróży, żeby przerzucić nasz samochód stąd do Azji i wrócić nim, powiedzmy, z Wietnamu albo z Indii lądem do Polski. Ale o tym więcej w odcinku Q&A, który pojawi się prawdopodobnie za tydzień. A jeżeli chcecie zadać pytania do tego Q&A, czyli questions and answers, tłumacząc na polski pytania i odpowiedzi, no to możecie je zadać na Instagramie, na Instastories, które się dzisiaj pojawiło i będzie tam przez 1 lub 2 doby. Zapraszam i do zobaczenia już niedługo. A, Igny jeszcze nie ma w tym odcinku, ale teraz zobaczycie jakieś ujęcia z El Nido i myślę, że zmontuję ten odcinek z El Nido, bo fajnie spędziliśmy tam czas. Trzymajcie się, do zobaczenia, hej.